Myślę, że 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Kodyńskiej w znaczeniu ogólnokościelnym to uroczystości, które dotykają całej Polski, ale również Watykanu ze względu na przyjazd legata papieskiego, ale te uroczystości mają również bardzo istotne znaczenie historyczne i związane z dziedzictwem kulturowym i narodowym Kodnia. Dlatego samorząd gminy Kodeń, samorząd województwa lubelskiego, zarząd dróg wojewódzkich i inne podmioty włączyły się w przygotowania do tych uroczystości, a o tym wszystkim szczegółowo przedstawią Państwu dzisiejsze osoby zaproszone na tą konferencję. Jest z nami Krzysztof Borodziej, superior Zakonu Ojców Misjonarzy Oblatów w Kodniu. Witam bardzo serdecznie. Jest z nami proboszcz parafii świętej Anny, ojciec Michał Hadrich. Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie marszałka województwa lubelskiego, pana Michała Mulawę. Witam bardzo serdecznie. Jest z nami dyrektor zarządu dróg wojewódzkich, pan Paweł Szumera. Witam bardzo serdecznie. I witamy gospodarza ziemi kodeńskiej, wójta gminy Kodeń, pana Jerzego Trocia. Witamy pana wójta. O głos na początku proszę superiora ojca Krzysztofa Borodzieja. Witamy serdecznie wszystkich tu zgromadzonych na konferencji. Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej nie przeżywa tak często tak wielkiego, doniosłego jubileuszu, jakim jest 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej papieskimi koronami. Rzeczywiście to wydarzenie dla ówczesnej Polski było wielkim, miało wielkie znaczenie, ale też i dzisiaj w tym wymiarze religijnym wielu ludzi, którzy przybywa do Kodnia, pyta, co to się działo 300 lat temu, w jaki sposób się przygotowujemy. I dzisiaj z tego miejsca, wyrażając już wszystkim wdzięczność za ogromny wkład i trud w to przygotowanie zewnętrzne, też i wewnętrzne, jako misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, dziękujemy tu na ręce i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w województwie, i wszystkim, którzy troszczyli się o wymiar dróg, ale też wszystkim, którzy zabiegali o to, aby można było nałożyć te piękne, jubileuszowe korony na skronie Matki Bożej i Pana Jezusa. Wszystkim pielgrzymom, wszystkim ofiarodawcom, którzy do tego się przyczynili, panu senatorowi Biereckiemu, który bardzo dużo włożył swego wysiłku i trudu w to, żeby wesprzeć to ogromne dzieło, i wam wszystkim, którzy będziecie przybywać do Kodnia. Z tego miejsca serdecznie zapraszamy na uroczystości już 13 sierpnia, bo rozpoczną się przyjazdem legata papieskiego o godzinie 11:30 kardynała Stanisława Dziwisza, następnie o 16:00 odsłonięciem pięknego pomnika, który upamiętnia zwycięską bitwę w Powstaniu Styczniowym, i następnie oratorium o godzinie 17:00 poświęcone Matce Bożej Kodeńskiej, miłosiernej Matce Jedności. Te wydarzenia, o których zapewne usłyszycie i przez telewizję, radio i w prasie, one mają jeden cel – wszystkich nas zjednoczyć i duchowo, ale też i fizycznie, abyśmy tu przed obliczem Królowej Podlasia, Matki Jedności, na nowo nabrali siły do pojednania, do dialogu, do tego, żeby z tego miejsca wracać do naszych zajęć, do naszych rodzin z przemienionym, pojednanym sercem. Oto już na początku tych uroczystości prosimy naszą Matkę i Królową, a wszystkich słuchających serdecznie zapraszamy do Kodnia, zarówno 13 sierpnia, jak i 14, kiedy uroczystości rozpoczną się uroczystymi nieszporami o godzinie 16:30, które poprowadzi prymas Polski, i na główną uroczystość 15 sierpnia o godzinie 12:00, kiedy to na Kalwarii legat papieski, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, nałoży jubileuszowe korony na skronie Matki Bożej i Pana Jezusa. A zatem do spotkania fizycznie i czy przez środki medialne z Królową Podlasia, naszą Matką, Matką Jedności, miłosierną Matką Pojednania. Dziękujemy bardzo serdecznie. Te uroczystości oczywiście mają wymiar religijny, patriotyczny, ale samorząd województwa lubelskiego, samorząd gminy Kodeń
dokładał wszelkich starań, aby teren tych uroczystości, czyli plac przed sanktuarium, przed kościołem świętej Anny nabrał nowego blasku. I to jest zasługa właśnie władz województwa lubelskiego, władz gminy Kodeń, a również wykonawców, którzy w pocie czoła ciężko pracowali, aby zdążyć przed 13 sierpnia. Są również z nami przedstawiciele firmy PNB i Tredrom, którzy właśnie te działania wykonywali. Ja o tym wszystkich przedstawi Państwu, wszystkich inwestycjach opowie Państwu marszałek województwa lubelskiego, pan Michał Mulawa. Czcigodni księża, koleżanki, koledzy samorządowcy, wszyscy szanowni Państwo, Matka Boska Kodeńska towarzyszy tej kadencji samorządu województwa od samego początku i po raz kolejny przypomnę tutaj w Kodniu, że po powołaniu marszałka województwa lubelskiego i przewodniczącego sejmiku w listopadzie 2018 roku otrzymaliśmy od przedstawicieli władz gminy Kodeń piękne obrazy Matki Bożej Kodeńskiej. Matka Boża Kodeńska objęła nas swoją opieką, tą naszą kadencję. Dlatego my również przed zbliżającą się wielką rocznicą, wielkim jubileuszem 300-lecia koronacji Królowej Podlasia Matki Boskiej Kodeńskiej, również od początku tej kadencji objęliśmy szczególną opieką zarówno sanktuarium, jak i samą gminę Kodeń. Będziemy gościć, proszę Państwa, przedstawicieli Watykanu, przedstawicieli duchowieństwa z całego świata. Będziemy gościć pielgrzymów z całej Polski i tutaj wspólnie z władzami gminy Kodeń bardzo mocno zaangażowaliśmy się w to, aby to miejsce wreszcie wyglądało tak, jak powinno wyglądać już wiele, wiele lat temu. Niestety Kodeń był zaniedbany. My te kwestie zmieniliśmy diametralnie przez ostatnie lata. Wyremontowane, zmodernizowane, bezpieczne drogi z kierunku Terespola tutaj do Kodnia, przebudowane drogi w centrum gminy Kodeń, ale również przebudowany ten piękny plac, który zasługiwał absolutnie na tę inwestycję, piękny plac przed sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej. Chcę powiedzieć, że jesteśmy gotowi na przyjęcie turystów, jesteśmy gotowi na przyjęcie pielgrzymów do tego pięknego miejsca, na ten wyjątkowy jubileusz, który przypada w okresie naszej kadencji. Jako władze samorządowe i wszyscy samorządowcy dokładamy wszelkich starań, aby te uroczystości przebiegały w sposób bezpieczny, godny. Nawet, proszę Państwa, ten wypadek na drodze 816, kiedy woda spowodowała wyrwę w całym ciągu tej drogi, wspólnie z kancelarią premiera, wspólnie z polskim rządem, wspólnie z polskim wojskiem, wspólnie z zarządem dróg wojewódzkich dołożyliśmy starań, aby jak najszybciej ta trasa została udrożniona, tak aby jubileusz, który raz na 300 lat będzie się odbywał, mógł w sposób bezpieczny tutaj przebiegać. Ja chciałem serdecznie podziękować za opiekę też ojcom, za modlitwę, za wsparcie, bo mamy świadomość, że ona cały czas nas wspiera. Chcę również powiedzieć, że samorząd województwa lubelskiego zawsze będzie wspierał gminę Kodeń, dlatego że jeszcze raz podkreślę, od początku tej kadencji jesteśmy tego pewni i mamy cały czas to na uwadze, że Matka Boska Kodeńska, Królowa Podlasia czuwa nad nami, wspiera i my mamy obowiązek jej się odwdzięczyć i robimy wszystko, aby to uczynić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu marszałkowi. Jedną z jeszcze form wsparcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego jest to, że właśnie jednostka organizacyjna pana marszałka przygotowała, Filharmonia Lubelska przygotowała symfonię pokoju i pojednania. Także to też będzie ważny moment. Zapraszam do wypowiedzi pana dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, pana Pawła Szumera. Czcigodni księża, szanowni państwo, ja chciałem powiedzieć, że tutaj droga wojewódzka 816 jest drogą, która można powiedzieć jest najdłuższą drogą w województwie lubelskim. To jest 164 km. Od 2019 roku do dzisiaj możemy powiedzieć, że wyremontowaliśmy ponad 40 km. Tutaj w Kodniu w tym roku został wykonany odcinek 2 km. Gdzie wymieniliśmy nawierzchnię poprzez ułożenie, sfrezowanie, położenie warstwy wyrównawczej, a następnie warstwę wiążącą 4 cm i warstwę ścieralną. Koszt to około ponad 2,5 miliona złotych.
latach poprzednich do Kodnia wykonaliśmy dwa odcinki, można powiedzieć, po jeden 5 km i drugi prawie 6 km, tak żeby można było do Kodnia w sposób bezpieczny dojechać. Sam koszt wykonania placu to ponad około 1 000 000 zł. Także te wszystkie prace spowodowały to, że dziś możemy świętować i cieszyć się, że Kodeń wygląda jak wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie dyrektorze. O głos proszę pana wójta gminy Kodeń Jerzego Trocia. Panie marszałku, panie dyrektorze, czcigodni księża, szanowni państwo. To, co powiedział pan dyrektor Szumera, to jeszcze dodam do tego, że były zrobione dwa kolejne odcinki, które kosztowały bagatela. Pierwszy kosztował 2 miliony złotych, natomiast kolejny kosztował 3 miliony złotych. To były odcinki dróg, drogi wojewódzkiej z Dobratysz do Kostomłot i potem z Kostomłot do Kodnia. Drodzy państwo, suma summarum, jak żeśmy policzyli, to z Urzędu Marszałkowskiego do gminy Kodeń wpłynęło ponad 9 milionów złotych, 9 milionów 300 tysięcy złotych. Bagatela, to nie jest bagatelna kwota, to jest bardzo duża kwota. Drodzy państwo, my o te drogi zaczęliśmy, powiem, walczyć w 2020 roku. Tu, na tym placu, spotkaliśmy się z panem dyrektorem, z panem marszałkiem Mulawą i rozważaliśmy wtedy, jakby tutaj zrobić, bo już w 2020 roku myśleliśmy o tych uroczystościach. Z dnia na dzień nie da się tego zrobić. No dzięki, mieliśmy trochę szczęścia, bo były te inwestycje zagrożone, ale panowie, tutaj bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom, dla pana Harasimiuka i dla pana Pawła Niczyporuka, którzy się sprężyli i zrobili nam tą inwestycję bardzo szybko. Drodzy państwo, w Kodniu też już powstał taki obyczaj, tradycja, że w okrągłe rocznice budujemy pomniki. Został powołany komitet do budowy tego pomnika powstańców styczniowych. Wcześniej mieliśmy też taki sam komitet, gdzie jest wybudowany pomnik z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Piękna inwestycja tutaj. W komitecie oczywiście jest pan senator, jest pan poseł, są lokalni, są oblaci, jesteśmy my jako samorządowcy, lokalni politycy. Też bardzo duży koszt i dużo zaangażowania wymagał, szanowni państwo, budowa tego pomnika. Tu, z tego miejsca, bardzo serdecznie chcę podziękować panom marszałkom, zarządowi województwa lubelskiego, panu dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich za te wsparcie dla gminy Kodeń. Drodzy państwo, można jeździć, można próbować coś załatwiać, ale jeżeli nie ma przychylności urzędu, to tego po prostu nie można uzyskać, tych inwestycji. Dlatego bardzo się cieszę, że tu przychylnym okiem spojrzał na nas tutaj ten młody człowiek, pan Michał Mulawa, i to powiem państwu szczerze, jemu żeśmy zawracali przeważnie głowę z tym wszystkim i on nas wspierał, bo była taka sytuacja, że w 2020 roku, w drugim roku, przepraszam, pojawiła się taka możliwość, może nie będzie tych 5 km. No ale bardzo prosiliśmy tutaj pana marszałka, pan marszałek na pewno pamięta, jak było. I cieszymy się, bo zależy nam na tym, drodzy państwo, żeby ten, nie tylko Kodeń, ale cała gmina, żeby piękniała, żeby u nas było ładnie, żeby było spokojnie. Ale to się wiąże z funduszami i z inwestycjami. Nie mamy tych inwestorów za dużo, ale w tej chwili mówię, to co zrobił Urząd Marszałkowski, to czapki z głów. Chylę tutaj czoło przed panem marszałkiem i na pana marszałka ręce składam podziękowanie dla całego zarządu, dla całej Rady Sejmiku Wojewódzkiego, bo to nie tylko pan marszałek. Tam trzeba było to przegłosować, trzeba było przekonać radnych i marszałków do tych inwestycji. Drodzy państwo, cóż, dziękuję wszystkim tym mieszkańcom, którzy nas wspierają. Dziękuję urzędnikom, no i dziękuję tu panu marszałkowi, całemu zarządowi za to, że udało nam się to wszystko zrealizować. Dziękuję. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają i zapraszamy na te uroczystości jubileuszowe 300-lecia koronacji papieskimi koronami obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Teren jest przygotowany, jak widzimy, są dobre drogi, miejsca parkingowe, plac przed bazyliką. Wszystko już jest na ostatniej prostej. Jest bezpiecznie, przyjeżdżajcie, pomódlcie się, zostawcie swoje intencje. Niech Matka Boża Kodeńska czuwa nad całą naszą ojczyzną. Także na tą naszą małą tutaj, jaką jest województwo lubelskie, Podlasie i Polesie, aby wszystko szło do przodu i na chwałę Boga i ku pożytkowi ludzi. Dziękuję. Tak jak ojciec proboszcz powiedział, jest bezpiecznie, wspierają te uroczystości również służby mundurowe, Straż Graniczna, Policja, Garnizon Biała Podlaska, Wojsko Polskie. Także zapraszamy wszystkich państwa, bo będzie bardzo bezpiecznie.
Szanowni Państwo, chciałem jeszcze dopowiedzieć, bo uciekło mi to. Za poprzedniej kadencji w latach 14-18 zrobiliśmy 4 km dróg z wielkim problemem. Tu, Szanowni Państwo, przez 3 lata mamy 12 km dróg zrobionych, plus ten plac, plus jeszcze tam kolejna inwestycja, ulica Rynek. Spójrzcie Państwo po prostu na komfort, kto jak rządzi. My teraz jesteśmy docenieni, to co mówił marszałek, byliśmy zapomnieni przez wiele lat, ale ten rząd i Urząd Marszałkowski w tej chwili nas mocno wspiera i cieszymy się z tego. Dziękuję. Oprócz tego oczywiście piękne inwestycje, zespół parkowo-pałacowy Placencja, nowe miejsce sfinansowane z Polskiego Ładu, gdzie zarówno turyści, jak i mieszkańcy będą mogli miło spędzać czas, i nowe miejsce dla biblioteki, Centrum Sportu i Rekreacji, nowe kolejne miejsca noclegowe, bo tych turystów jest coraz więcej. Także rzeczywiście te inwestycje, które są realizowane przez gminę Kodeń, również ze wsparciem rządowym, rozwijają to miejsce i powodują, że zarówno mieszkańcy, jak i turyści coraz lepiej żyją. A teraz zapraszam już do tej części nieoficjalnej, ale chyba najważniejszej, czyli poświęcenia placu i tej drogi, aby tu było bezpiecznie. I tak jak wszyscy moi przedmówcy powiedzieli, zapraszamy na 300-lecie koronacji od 13 do 15 sierpnia. To będą wyjątkowe uroczystości nie tylko dla Kodnia, nie tylko dla województwa lubelskiego, ale również dla całej Polski Wschodniej i dla całej naszej ojczyzny. Zapraszamy do Kodnia. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Thank you.